Tak, byłeś pierwszy w kolejce, oczywiście jestem za tobą. Przepraszam. To już ostatnia moja podróż. W życiu tak jest, że przychodzi kres. Bo tak to już jest, no i już. Na nic są uniki, prośby oraz czeki na nic. Świat kończy się zawsze pod prasą, zawsze pod prasą kres. Tak jest! No i komu on się szkarzał? Tak jest! Miasto na kostki! Tak jest, nasz kres tu jest. Nie, tam chyba jest za drogo. Tanio! U Erniego jest naprawdę najtaniej! A może u Luisa mają tam odkurzacze i mnóstwo innych rzeczy? Wiadomość z ostatniej chwili. Odkurzacze u Luisa okazały się szkodliwe dla zdrowia. Zachorowały wszystkie szczury w okolicy. Możemy to udowodnić. Mamy zdjęcia. Okropne! Każdy tu samochód jest wrakiem. Starty malakier jest często bez kół. Chociaż kiedyś był silny jak wół. Nigdy usłyszy jak klakson mój ryczy, bo tu już nie liczy się nic. Tak jest! Nie będę jak inni maskajem. Życie ustaje i staje się niczym i jak odnaleźć ten sens. A nic tu moje błaganie, złomem zostanę przez moc prasowany. Oto już nadchodzi mój kres. Doskonale wykorzystany każdy grosik. No jak grosik w każdej kieszeni. Kieszeń w każdych spodniach. Tylko u Erniego diabelskie koło zawiezie was do świetlanej przyszłości. Byłam cenioną limuzyną. Tak się nie robi, to jest kpina. Ja dzisiaj właśnie nie chcę na tej taśmie jechać, by dzwonię pod płot. Zostaw mnie głupi magnesie. Siesz, uspokój się, na świecie nie jest mi źle. Już kres! Pojeździmy trochę po mieście i poszukamy czegoś. Zaczekajcie! Po co jeździć bez celu po całym mieście? Kiedy wasze marzenia mogą się spełnić? Pod jednym dachem! Szalony Erni, zadziwiające! Imperium! Handlowe szaleństwo! Czy wiesz może, gdzie to jest? Warto sprawdzić. Gdy świeci słońce, ja kończę. Kończę swój żywot pod słońcem niestety. Czy tak właśnie ze mną ma być? I jeszcze tylko spojrzę z góry. Dla mnie świat się stał ponury. Mimo, że wiosna to młot bezlitosny, tu zaraz mnie zmiażdży na proch. Ten młot to wymyślił człowiek. Wszak służy ludziom. Oni nas tworzą, na złom nas wiozą, bo takie przecież prawo jest. Prasa służy u ludzi, ale do czasu w końcu pójdzie pod prasę, bo życie jej też krótkie jest. Strzeżcie się!